Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Klocki i zapraszam do War Tales. Ostatnio co sobie zrobiliśmy, to te góry Altis tutaj. O, tutaj, o, w tym miejscu. Taka jakby lokacja malutka, bez misji, ale jednak lokacja. Jednak ma tytuł, że to jest lokacja, państwo suwerenne. Zwiedziliśmy całe, widzieliśmy sekrety, 150 darmowych koron, no i troszeczkę Ludern odkryłem. I walczyłem z niedźwiedziami, to wszystko. No i mocne były te niedźwiedzie. Także teraz naprawdę na 8 level są wrogowie. Będzie ciężko, bo ja mam swoich najemników na 7. No ale dobra. Podejmujemy rękawice. Coś mamy tutaj koło nas. Wspólnota światła. Sobie zajrzymy od razu. Co my tu mamy? Na pewno porąbię sobie drewno. No kurczaczki, no pewnie, że tak. Drewno potrzebne. Dużo się traci przy budowaniu wzmocnień w obozie. Dużo drewna idzie. No dobra, co my tu mamy, kogo my tu mamy i z kim pogadamy po kolei. During the war, Edoranian missionaries converted many to the faith of the light. Podczas wojny edorańscy misjonarze nawrócili wielu ludzi na wiarę światła. But our community has been losing members by the day. Ever since the two kingdoms called a truce. Jednak od czasu zawarcia przez Królestwa Rozejmu nasza społeczność z dnia na dzień się kurczy. Tylko tyle mi masz do powiedzenia? To idzie, czego chcecie? Proszę, excuse me, I'm on edge. Our little community is beset by misfortune. We used to make a point of welcoming newcomers with our faith and hearts on our sleeves. A, ojej, proszę o wybaczenie, jestem roztrzęsiona. Naszą małą społeczność spotkało nieszczęście. Dawniej, z punktu honoru, stawialiśmy sobie, by każdego gościa przywitać sercem na dłoni. Ale to porwania uczyniły nas nieufnymi. Bandyci napadają każdego, kto opuszcza tartak. Tylko w tym miesiącu uprowadzone zostały już dwie osoby. Najemnicy, jeśli ich znajdziecie, błagam, przyprowadźcie ich do nas. Czyli dostajemy misyjkę. Tu jeszcze jeden pan jest. Pani. Straż nie dba o to, czy znikniemy, czy nie. Wyrzucenie nas z miasta to jedno, ale pozostawienie samym sobie w obliczu bandyckich napadów? Czyli gdzieś niedaleko są jacyś bandyci, którym będziemy musieli spuścić łomot. Ile mam drewna? 47. Nie, no dobra, nie kradnij tego. Tutaj i tak będziesz musiał się popisać, łysy, umiejętnością. O, gulasz wieprzowy opanuje? Nie, jednak nie miałem opanowane. Gulasz wieprzowy. Dobra, tak sobie zostawimy. Co to za łuk? Jest gorszy. To jest gorszy łuk, dobra. Jeszcze mamy wytrych. Łysy, lecisz z koksem, dawaj. Nie mam wytrychów, bo są tylko trzy. O panie. O panie, łysy. Strasznie ci idzie. No i nie mam, dobra, muszę zrobić wytrychy na szybko. Bo łysy sobie nie radzi. O, skórki przy okazji. Wieszaj więcej, oczywiście, że tak, ile się da. Dobra, łysy. Nie, przepraszam. To nie łysy, przy warsztacie stoi chyba Fiona. Fiona, wytrych. 85 można. Zrób 21. Pewnie, że się przyda. Łysy tak łamie te wytrychy, że nie ma co. Dobra, druga próba, łysy. No, 21 wytrychów na pewno nie zmarnujesz, bo bym ci na to nie pozwolił. Ale pewnie z 5 połamiesz.
Kurde, gdzieś jestem blisko, ale jednak daleko. Pyk. O, blisko. Coraz ciężej te kuferki otwierać się da. Dobra, fajnie, że płótno wpadło. Tu pewnie nam misyjka wpadła. Oczywiście, że tak, cierpienie i strach. No dobra. I o jakichś bandytów tutaj chodzi w okolicy. Chyba w okolicy. Przynajmniej tak to zrozumiałem. W pogadce z nimi. Dobra, weźmiemy to drewienko i trzeba odpocząć. Do tego mamy dwa punkciki do wrzucenia. Herbata jagodowa? Co daje herbata jagodowa? Zwiększa zadowolenie. Może coś w kowalstwo? Tutaj. O, zestaw czeladnika. Jeszcze coś mogę dodać? A, to jest ta zawieszka, która była wcześniej. Jest wykrzyknik? Ale tak naprawdę nic nie mogę kliknąć. No dobra. A z majsterkowania co mogę? Noszę dwa razy plus. Co one dają? Zdrowa jednostka przypisana do noszy otrzymuje status na haju? O co chodzi? Jednostka ignoruje następną kontuzję. A, fajne. To już fajne. No i stojak do grabowania 2. Wytwarza dodatkową skórę. I wytwarza zarażoną skórę z zarażonej krwi. Dobra, to już miałem pewnie. Ale ten stojak do grabowania 2+, jak najbardziej. To mi się podoba. Dobra, odpoczywajmy, jedzmy, napełnijmy brzuszki, kurczaczki. Wszyscy są zadowoleni? No to sztorm. Jedz sobie tutaj, o, w wyrku. Bo i tak jest 15 na plus, 4 w tym. Alkoholu na razie nie robię. Też do nauki niczego nie ma. No dobra. Zjemy te zwłoki, żeby już ich nie targać. Co mogę ugotować? Kurczaczek razy 3. Karp razy 3. Dobra, wszystko co mogę ugotuję. Nie ma tego zbyt wiele. Kurczaczki. I herbatka. Dobra, dawaj. Konopna. Ciekawe, czy kopie. No i co? Rybka. Kurczaczek. Multum grzybów. Kurde, te niedźwiedzie żorą tyle, że masakra. No macie jabłuszko. Muszę przemyśleć sprawę z niedźwiedziami. Bez kitu. No dobra. Szukamy tych bandytów. Może gdzieś tutaj będą. O, mamy obóz tropicieli. No to już. I widzę kto. Ten grobowiec widzę. W oddali. I tu misja główna, o proszę. A man wearing strange clothes was lurking around the tomb. We tried to intercept him, but the wretch saw us coming. W pobliżu grobowca kręcił się dziwnie ubrany człowiek. Próbowaliśmy go schwytać, ale nas zauważył, ladako. He managed to escape in the swamp, where the fog is thickest. When we finally gave up the chase, my sister Sununa was missing. Udało mu się zbiec na bagna, gdzie mgła jest gęstsza. Gdy w końcu zrezygnowaliśmy z pogoni, okazało się, że przepadła gdzieś moja siostra Sununa. Naszym zadaniem jest chronić grobowiec przed intruzami. Chcemy poszukać Senuny, ale nie możemy zostawić go bez nadzoru. Dlatego potrzebujemy waszej pomocy. Tropiciele nie zostawiają swoich na pastwę losu. Zapłacimy wam ile zechcecie. Dobra, chcemy 10 tysięcy koron. Jest napisane, że zapłacą ile zechce.
Dobra, ale tak naprawdę zapłacą mi tylko stówkę. Dobra, spoko, może być. He might lead you to her. We suspect he's a smuggler. You should ask people traveling on the roads of Ludern. Maybe they'll know something. Czy to możliwe, że nadal jest intruzem? Mógłby was do niej zaprowadzić. Podejrzewamy, że to przemytnik. Powinniście spopytać podróżnych na drogach Ludern. Może będą coś wiedzieć. I w tamtych okolicach będę musiał chyba pytać. Wezmę sobie konopię. Konopia raz. Dobra, pogadamy jeszcze z innymi. This fog in the swamp. From children to trackers, anyone would feel their blood run cold in there. Poszłam, w ogóle on mówi, to jest facet, wygląda jak facet, ma brodę, a mówi, poszłam. Ale dobra. Poszłam za Senuną na wzgórze w Garusie, ale straciłam ją z oczu. Ta mgła na bagnach zmroziłaby krew w żyłach każdemu, od dziecka po tropiciela. Poszłam. Dobra. Następny. Jeśli czujecie się na siłach, by stawić czoła widmowej watażce, mogę dopuścić was do łowów. Tomb of the Ancients is our priority. So your help with these monsters will be appreciated. Naszym priorytetem jest grobowiec starożytnych, więc pomoc z tymi potworami będzie mile widziana. Łowy w Ludern. Be careful. The Tracker Brotherhood was founded in Ludern for good reason. The pack monsters run rampant here. Uważajcie na siebie, nie bez powodu to właśnie w Ludern powstało Bractwo Tropicieli. Należące do Watachy potwory harcują tu w najlepsze. No i handlarka. Mam mało zębów i nie mogę nic kupić z tych tutaj schematów, więc sobie ją odpuszczę. Ale krwawy baron może coś tam drewna uciułać, oczywiście, że tak. Dawaj, dawaj mnie tu, drewienko. Mamy 5 koni, możesz rąbać ile chcesz. Do wieczora. Dobra, tyle też może być. Co my tu jeszcze mamy? Grzybki. Jakiś gęsty las. Jakaś gęstwina tutaj. O, niedźwiedzie. Jeszcze mnie gonią. Spadać. Spadać. Nie mam na was czasu. O, tu leży ruda. Kurde, niedźwiedzie. Dopiero co z wami walczyłem w poprzednim filmie. O, plaga szczurów i też na żółto. Ale ją sobie zostawię, bo na pewno dostaniemy zlecenie na nią. Szkoda by było zrobić ją tak o za darmo, nie? Co my tu mamy? O, 50 koron i jakiś gwizdek. I więcej tutaj nic nie ma? Nie ma. A tutaj? Chyba nic nie ma. Dobra, plagę szczurów sobie pomijam. Wiadomo, że dwie pieczenie na jednym ogniu to jest to, co lubię. Jeżeli chodzi o ten grobowiec, to chyba też z innej strony się do niego wchodzi. On jest na jakiejś górze tutaj. Chyba tutaj nie wejdę do niego. Nie, no nie ma przejścia. Idę tam na ścieżkę. O, ktoś mnie goni. Znowu niedźwiedź. Spadaj, spadaj. Spadaj. Ile ich jest? 3. Czy niedźwiedzie? Spadać mi stąd, kurde. Miałem zobaczyć te łowy w Ludern. O. Meldunek zabiera informacje o ciele leżącym gdzieś między więzieniem w Ludern a jaskinią Gruboszpona. Jeśli to sprawka widmowej watachy, będziecie musieli poczekać do zmroku. To nie mnie. Kolejne są tutaj. A to dziki, dobra, bałem się, że to niedźwiedzie. No to, że do zmroku trzeba poczekać, nim da się je wytropić. Dziki, dobra. Jesteście żółte czy białe? Żółte, kurde, ale muszę je zaatakować. Potrzebuję wieprzowiny. 17. Kurczaczki.
będzie trudno. Ale muszę walczyć i zdobywać to jedzenie i spróbować się wylevelować moich na ten 8 level, bo ja widzę, że tutaj w Rudern jest naprawdę ciężko. Każda bitwa powoduje mocne kontuzje. No dobra, jak to wygląda? Tu ekipa i tu ekipa. Podzielimy się na dwie grupy w takim razie. Grupa Alfa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Aż siedmiu was tutaj i niedźwiedź. Co was powaliło? Jednego zabieram. Zabieram Ragnara. Dobra, teraz jest tutaj odpowiednia ilość. Taką sobie będziecie stali. A tutaj was jest dwóch łuczników mam tutaj. I to nie. Raz i was jest za dużo chyba. Oczywiście, że za dużo. To po pierwsze, ty chodź tutaj. Ty idź tutaj. I jeszcze jedną. Dawaj, biała wdowa. I jeszcze jedną tą. Z włócznią. To zaczyna ty, tak? Mam punkty odwagi. Więc zaczynamy zabawę. Chodź tu, świniaku. Pyk. I pyk. Dobra, podejdziesz jak nic. O, jeszcze szarżą. Ale dobra. Ale się doigrał. Postaram się jakieś schwytać. I na mięso przerobić. Lożka, tak? No to niedźwiadek kontra lożka. A zapomniałem, że te dziki szarże używają. Ale dobra, związał się walką. Bardzo mnie to cieszy. Superantko. Ragnarinho, kurde. Powiem, że nie masz takiego fajnego uderzenia, żeby dwóch uderzyć. No ty dasz radę chyba tutaj. Chyba pykniesz dwójeczkę, nie? Oczywiście, że tak. No to już. 40. 38. A jakbyś jeszcze tutaj na niego krzyknął? No, to on się wykrwawi po następnym ruchu. No to świetnie. Kurde. Te dziki. Dzikie dziki. Dobra. To następny. Ta lożka chce się ruszyć. No to ten niedźwiadek wkracza do akcji. Pyk. No i świetnie. Riposta jakaś wjechała. Ty jesteś daleko. Ty jesteś też daleko. I ty jesteś wystarczająco daleko. To mnie bardzo cieszy. W tym czasie kozak wykończy tutaj tą świnkę. 22. No to łapią. Stówka. Mamy świnkę. Będzie wieprzowina. No to jeszcze podejdź i przynajmniej rzuć. O. Pasakiem. I cofnij się w sumie. Fajnie jakbyś niezwiązany był walką. Ty lepiej bijesz od tylca. No, te świnki tam u góry to mi nie są żadnym zagrożeniem dla mnie. Słabe ruchy. Ty też nie najlepsze. Poczekam, aż jakaś świnka przyjdzie. A w tym czasie, w sumie, mogę się jeszcze tutaj zabawić. Zabawię się nim. Odepchniemy. I ustawimy. O! Powinno to się udać. Tutaj się fajnie ułożyli. Może dawaj. Coś z tobą wymyślę. Jak ciebie uderzę, to tego później nie złapię. Tak sobie złapiemy. O. Myślę, że będzie ok. A ten dobiegł. Ta parszywa świnia dobiegła. No dobra. Ragnarinho, jeszcze się wstrzymasz. Podejdziemy sobie.
Właśnie, nie tobą. Nie tobą, ale podejdziemy Fioną. O, i ona tutaj w plecki zada cios. Pyk, pyk. Świetnie, a rzuć jeszcze tego świniaka. O, świetnie się ustawił. Bardzo mądra świnka. Ty stój, ty stoisz. Dobra, ty sobie oddasz cios. Chyba tutaj pomożesz. Pyk. 44, a to ile zabierze? Mało, to nie, to szkoda punktu. Stój jak stoisz. Dobra, tutaj jest wszystko dobrze. Ale dużo tych dzików. Tobą się nie ruszałem, tak? I zbyt fajnie się nie ruszę z tego co widzę. Nie fajnie, nie fajnie. Żebym go... Nie, nie uderzę go. Tak, żeby trafić jednego. O! Ajajaj. No cóż to. Przynajmniej go rzucę. Jak zepsułem ten ruch, to przynajmniej rzucę toporem. O, ta świnka bardzo ładnie obrywała. O, jeszcze w pułapkę wlazł. Dobra, padasz. Świetnie. No i mamy konika. No to patatajaj tutaj, nie? Patatajaj normalnie. Pyk. Mocno koń oberwał. Muszę go jakoś uratować. O nie, 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 nie. Złociutki. Ten padł. Któreś jeszcze? Ta się świnia rusza. I ta się świnia rusza. I ta. I ta. Ile ich jest? Jeszcze 13. Jak dużo ich. No dobra. Kim się mogę ruszyć? Tym, tak? Tom, przepraszam, bo to jest... Ale chyba Ragnar pójdzie teraz. Myślę, że... trafi tylko dwóch wrogów. Nie? Jeszcze mojego? Jak dasz taki ruch? To jednego. A pół metra wyżej? To nikogo. Tak się ustawili, że... niefajny ten... No dobra, jeszcze spróbuję... O, wiem jak zrobię. Mogę tą złapać, świnie. 100%. Ale ona i tak zginie. Złapię inne. Ile ja mam lin? Ja na pewno mam ograniczoną ilość lin. Nie mam ich jakoś za nadrzu. To nie, dobra, to ją zabijemy. Normalnie. To zrobimy tak. Pyk. I mogę tutaj oddać fajny cios. No. I jeszcze krzyknij na tą świnię. Super. Po prostu super. Tutaj wejdź. Tutaj chodź. Zapraszam w to miejsce. O, ta mądra świnka się odsunęła. O, jeszcze ty masz ruch. Kurde, to nie wiem. Idź gdzieś do góry. Pomóż kolegom. No. I ta świnia będzie do złapania. No to już. Bierz linę i montuj. 85% szans. Przechwycenie. Bardzo fajnie. O, biegnie. Wkurzona locha. Do góry. Oczywiście, że do góry. Ale tutaj. O, świetnie. Druga runda z prosiaczkami. Ty się chcesz ruszyć jako pierwszy, tak? No to pierw oddam chyba ten cios, który mocno zabiera. Tą świnkę mogę, o, ukraść. No i co? No i którą świnkę zabijemy? A tą tutaj. Jeszcze żyje. Ale co to za życie? Tą świnkę bym ukradł? Nie, bo to z locha aż potrzebuje trzech
Tych, no to nie, no to ją normalnie sztyletem. Normalnie sztylet i... A, rzuć jeszcze w tego. Ale robisz robotę. No i co? I to porkiem rzuć. O, w sumie niepotrzebnie, bo tylko 2 HP. Uciekaj. Kto się będzie ruszał? Ta tutaj, tak? Świneczka. Tutaj 3 fajnie stoją. Trzeba to wykorzystać w jakiś sposób. Może się uda? Tą trójkę? No pewnie, że się uda. No to już. Świetnie. Jeszcze dawaj agresją. Berserkera sobie tutaj wrzucę. O. Czał. Czał, pał. Jeszcze rzucimy i odsuniemy się dla innych. Koń... Nie, ty koniu stój. Jak stoisz. To mogę popchnąć. I ją zablokuję za chwilę. Zara jej pokaże. O, niedźwiadek pójdzie z lożką się bić. O, świetnie, zabił ją. Konik, ty się nie ruszaj, ty ledwo żyjesz. Ten dzik chce się ruszyć, to niech się ruszy. To mi na rękę będzie. Ty dawaj. Pomożesz tutaj. Kubusiowi Puchatkowi. Pyk. Podejdź tutaj, no podejdź. A, zszarżowała mnie. Cwaniaczek. I ta lożka chce się bić, tak? No to zaraz, zaraz ci pokażę. Gdzie raki zimują. Pyk. Pyk. I pyk. Miałem punkty zebrać, kurde. Tylko jeden. Dobra, biorę, bo i tak zaraz w tej rundzie pewnie skończę. Zostało tylko 5 świnek. To jeszcze nakrzycz. O. Dobra, zrobimy sobie tak. Co ty możesz? Nic nie możesz. A ty? Też nie. Zablokowana droga. A ty? Tak to wygląda. Dobra, sprawdź, czy możesz go... Możesz go, no to bierz. Tego świniaka. I pyknij chyba tego, nie? Niech mnie nie denerwuje. Jeszcze przeżyje, kurde. Dobra, uciekamy. Gdzieś tam wyżej. Dwa HP ma ta świnia. Próbuję tą ukraść. Jeszcze ma za dużo, tak? No to tyle jej mogłem zrobić. Ta się odwróci do mnie. Myślę, że jak jeszcze dwie świnie zabiję, to będzie koniec. Spróbowałbym... Wejdę teraz. Tą przechwycić. Przeżyje? Nie przeżyła. No to jej nie przechwycę. Ale może tą przechwycę. Lożkę. Jeżeli mam trzy liny. Chyba nie mam, bo już nim się nie pokazuje. No to zabij. Jak nie ma, to zabij. Uciekają? Jeszcze nie uciekają? Och, te świnie. No to... Ten ma fajny ruch, ale nie dojdzie. Zrobimy... To my sobie zrobimy. Ty nie trafisz. Dobra, podejdę sobie... Geraldem z Rivi. Oddam strzał. I on powinien go nabić. No i bombka. Co, ta świnia się nie poddaje? Jest jedna sama. Barda. Barda z niej sztuka. Dobra, no to stoję wszystkimi. Nowa runda. No i pokażemy jej, gdzie raki zimują, nie? Tyk. Ty. Niedźwiadek. Oj, nie przejdziesz. No to pyk. No i idziemy tym tutaj. Mam jedną linę? Mam jedną linę. Po prostu nie miałem trzech, żeby związać lożki. Mogę mieć jedną albo dwie. No ale na szczęście. Pyk.
i przechwycenia. Chyba 4 świniaki zdobyłem w tej walce. Tak mi się wydaje. Fajne łupy. 5 świniaków. 5 świniaków. I odpoczynek potrzebuję, więc ja je tylko przerobię na hodowlane. O właśnie. Pyk. Nie będę im wrzucał punktów z oczywistego powodu. Zaraz je zjem. No i dobra. Wszystko powbijane. Ja w tym odcinku niewiele zrobiłem. Taka długa walka była ze świniakami. Dobra, idziemy dalej po prostu, tylko odpocznę. Na początek zabij. Ile bym musiał teraz dać jedzenia? Zobaczmy sobie, pewnie coś koło 100. 87. To i tak niedużo. A, bo one tylko po 2 jedzą. No dobra, ale dawać mi. Zabić. Dawać mi jedzonko. Pyk, pyk, pyk. Dużo truchła będzie. Też. Jeszcze jeden. No i bombka. Od razu sobie to upieczemy, co? 15. Kurde, zarąbiście. Zarąbiście. Jemy wieprzowinę. Dopóki świeża. O, czysto mięsny posiłek. Brawo. To jest to, co lubię. No dobra. Idziemy dalej, bo my tutaj utknęliśmy na pół godziny w jednym takim kawałku mapy. O, chyba jakieś miasto. Co to tutaj jest? Jest na biało, więc... A zaatakuje sobie, ale co to jest? Komary. A tamta chciała te... Składniki od komarów. 12 sztuk, poziom 7. Ale jest na biało, czyli one nie są jakieś mocne. One pewnie trują jakąś trucizną czy coś. No, już tutaj zielono jest. Co to jest? Ale to nie są komary, to jest rój komarów. Ale to nie one, bo tutaj są wrogowie, patrzcie. O kurde, raz, co one robią? A, gorączkę też sprawiają, że gorączkę się dostaje. 3, 6. Tu jest 6 i tu 6. No dobra. Co my tu mamy? Robin Hood. O, tu mogę z dwóch stron. Tam by się jeszcze jeden przydał, może dam tam krwawego barona. On ustali ten, może tak będzie lepiej? Oni sobie poradzą? Do czterech i koń, nie, to koń się zamieni jeszcze z... Jeszcze nie wiem z kim. Biała wdowa, tu jest Tomb Raider gdzieś? Jest. Tak o, białą wdowę zamienię z Tomb Raider. Tutaj dam niedźwiadka i ty Tomb Raider idziesz pomóc im. Dobra, który komar jako pierwszy idzie? Ten. No bo zaczniemy sobie od niedźwiedzia. Słabe są te komary, dobra. Trochę czułem respekt przez chwilę. O, one biją od razu w ten. One omijają pancerz. No to pod tym względem są spoko. Geralcie, Geralcie, co ty tu zrobisz? Tena? Też nie dojdziesz za daleko, bo on przeszkadza. Może Geralt by go ustrzelił. Albo dobra, wjeżdżam. Wjeżdżam Ragnarem. Wjeżdżam i rozjeżdżam. Wszędzie trucizna jest, kurde. No, przydałoby się któregoś wykończyć. O. Dobra, co my tu mamy? Storm. Biała wdowa. Czy ty sięgniesz tą dwójkę? Chyba nie.
Ale może tą dwójkę sięgniesz. O! Kurde, wykończ jeszcze tutaj może? Dobra, ten komar też padł. A jakbyś... Dobra, to na tyle. Oddałeś mi zapas krwi. O co chodzi z zapasem krwi? Po dwóch użyciach jednostka odzyskuje w pełni zdrowie. Czyli żaden z komarów nie może mnie ugryźć dwa razy. No dobra, trzeba je szybko wykańczać. W takim razie podejdź tu. Weź ją, posuń. Dwa komary ubije? Fajny jest ten łuk. Fajny jest ten łuk, który ma Geralt z Rivii. Odsuń się. Zrób wejście. Oj, zapomniałem o tej stronie, całkowicie. Tu muszę jakoś fajnie też rozmieścić te... O, i ty się chcesz ruszyć. No to super, no to Tomb Raider ma na to sposób. Nie ma sposobu, bo nie przejdzie. No to Robin Hood, dawaj. Zrobisz... 75% szansy. Trafiony. O, i to sobie ustalę. Chodź, cwaniaku. Zapas krwi. No dobra. Tu mogę wjechać i zrobić mały dym. Mianowicie. Trafiłbym tego? Trafił. No to pyk. Nie żyjesz. I tutaj jeszcze oczywiście, że amok w plecy też powinien zabić. I toporek. I kolejny toporek. Jeszcze rzuć tego. Kurde, ale ty jesteś świetny. Kozak. Kozak jest kozacki. Dobra, odsuń się. To następny się chce rzucić ty. Dobra, zostawimy sobie tą stronę. Może tutaj powykańczamy co nieco. Masz mały... A, bo tu bagno jest, dobra. Nabij go na pal. I stój sobie. A ty... Oj, nie dojdziesz. No to przynajmniej rzuć czymś. O. Zostały tylko trzy komary w ogóle. No to nie, no dobra, no to... Kończymy z wami. Niedźwiadek tutaj. To kolejny. Ty złap się walką tutaj. O, tą dwójeczkę. Świetnie. I chyba ty pójdziesz. Jakbym sobie podszedł. Wiecie co? Jak konia wezmę, stracę ruch. Jak on się ruszy, to zginie. O to mi chodziło. No dobra, uciekają, to niech uciekają. Komary. O, dostaliśmy dwie ssawki. Komary, tego jeszcze nie było. Tomb Raider ma level. Czyżby ósmy? Siódmy. A bo oni wszyscy mają szósty level. Dobra, dobra. Znaczy no, niektórzy siódmy. Ja sobie odtrałem, że już wszystkich na siódmy dałem, a to na, dopiero na szóstym miałem. Dlatego te ludern takie ciężkie. No dobra, do siły. Nie. Ty nie masz jeszcze siły woli zrobionej. O właśnie. Akurat na 15 wjechaliśmy, więc zarąbiście. I tu jakiś klan jest. Klan jeble. Co my tu mamy? Mamy kowala, mamy karczmę i mamy ratusz. Czy te główne misje miałem robić? Kurde. To jest to, znajdźcie i uwolnijcie człowieka pojmanego przez Ludern. To chyba było zaginiony z tej misji. A tutaj mam pogadać z tymi przemytnikami. Ale dobra, chyba zacznę misję robić od przyszłego filmu. Bo w tym i tak wiele czasu straciłem na dziki i na komary i takie tam. No to zaczynamy po kolei. Wejdziemy sobie do karczmy. O, dawaj zlecenia. Oczywiście. Coś łatwego. Niski poziom, zawsze przyjmę.
streamy. Tu jest już średnie. Kupcy. O, plaga szczurów. To wezmę, nawet wynegocjuję dobre warunki, bo to zrobię na pewno. Na pewno też zrobię bossa pod koniec. O, patrzcie, mistrzyni tropicieli Bion. Czyli to jej pasek będę musiał zanieść tam, gdzie 9000 wpływów było. W tej stadninie. No dobra. Jak ją zrobię, to zrobię po prostu i bossa, i misję poboczną. Oj, nie spodobała się oferta. No dobra, ale na nią sobie też wezwanie weźmiemy. I jeszcze jedno. O, strażnica. To będzie pewnie miejsce. Nie mam już wpływów. No dobra. To po prostu przyjmuję. O, to jest strażnica. To też fajnie zrobić, bo to dwie rzeczy na za jednym razem. O. Tutaj kaszmarka? Dzień dobry. Ondea. Bierzemy to? Bierzemy chyba. Za stówkę. Nauczymy się, czemu nie? Do tego... Kurde, werbować kogoś? Oni są wszyscy na 5 level, bo tak się patrzę, że jest teraz ciężko i nie wiem, czy jeszcze nie powiększyć ekipy. Jest 12? Dwa niedźwiedzie? W sumie nie, no bo ja już ich karmię naprawdę dużą ilością. Chyba się wstrzymam. No. Sprawdzimy jeszcze, co jest w ratuszu. W ratuszu jest jakiś człowiek i jakiś sędzia. The refugee? The guard will return him to the border. Our chief went to warn them. Uchodźca? Straż odstawi go do granicy. Nasz naczelnik poszedł ich ostrzec. Zapytaj, dlaczego chce wydalić uchodźcę. Is this a joke, mercenaries? He's Edoranian. His ancestors occupied Ludern and slaughtered my people for 30 years. Żarty sobie stoicie, najemnicy? To Edoranin. Jego przodkowie przez 30 lat okupowali Ludern i mordowali mój lud. Rozumiem. Jeszcze... Ja to mogę zrobić. To jest wyjście. Tylko ten gościu jest. I crossed Artes and Tiltren to get here. But nobody wants me. Przewędrowałem całe Artes i Tiltren, żeby się tu dostać, ale nikt mnie nie chce. There's nothing waiting for me in Edoran. The war between Lord Lahart and Lord Vernalis destroyed what little I had. Ledwie się już trzymam na nogach. W Edoranie nic na mnie nie czeka. Mój skromny dobytek przepadł podczas wojny Lorda Leharta z Lordem Vernalisem. Take pity, mercenaries. Convince the judge to let me stay. Don't let him send me back. Zlitujcie się, najemnicy. Przekonajcie sędziego, by pozwolił mi zostać. Nie dajcie mu odesłać mnie z powrotem. No dobra, to wracamy do sędziego. Is this a joke, mercenaries? He's Edoranian. His ancestors occupied Ludern and so. On mówi to samo, co wcześniej. Potrzebuje 80 wpływów, których aktualnie nie mam, żeby go przekonać. Ale to jest miasto, więc na pewno jeszcze je odwiedzę nie raz, to wtedy go przekonam i pewnie się misyjka ta poboczna zrobi. A tutaj byłem, jeszcze nie byłem u kowala. No dobra, to sobie co? Pierw kupimy co nieco. Ile mam węgla? Dawaj wszystko. Dawaj mi to. I zobaczmy, co sobie mogę wykuć. Mogę na pewno dużo. Najbardziej to zbroja. Lekki pancerz. Plus 18 to słaby. Wolałbym to. Czego nie mam? Nie mam płótna. Odwieczny problem. Brak płótna. Ten pancerz ciężki jest spoko. Ale nie jest aż taki mocny. Bo ten ma 70 coś. O! Wreszcie, dla kucyka przynajmniej zrobię. O! Dla Bojacka Horsemana. I od razu dwie warstwy dostanie.
Tak, o, BoJack Horseman. Gdzie jesteś? Tutaj. Nie zakładaj. Ole, fajnie wygląda. Takie z drewna trochę. Prowizoryczne, ale... I co tu mamy? Trafienie krytyczne, zręczność. A ty bardziej do siły byś potrzebował jakieś. To inaczej. Zrobimy ci jeszcze warstwy. Gdzie są warstwy? Warstwa pancerza. Bardziej do siły coś. Bo on bije z kopyta, czyli potrzebuje siłę. Oj, siła i pancerz. Jelenia. Chyba jelenia będzie na razie najlepsza, no. No to dwie takie bym prosił. I wrzucimy od razu w pancerz BoJacka. No i na razie nic nie robię, ja potrzebuję płótna więcej i muszę poczekać, aż na 8 level wjadę, żeby móc moim robić te bronie i zbroje na 8 level, bo już potrafię, tylko po prostu nie mam najemników na 8 level. Dobra, BoJack, pokaż tą twoją zbroję, jeszcze ją upgrade'ujemy lekko. Tyk. Gdzie to jest? Jelenia? Tutaj. Tyk. I pyk, świetnie. W końcu konik nie będzie taki słaby. Dobra, czyli tu jest misja, rozumiem, poboczna. Tak, azylant. Tylko potrzebujemy wpływów. No to później. Przy okazji. O, zarażeńcy tutaj biegają. Komary, zarażeńcy. A to co to jest? To nie wygląda jak dzik. To jest ten, o właśnie, krokowieprz. To jest to, co było tam przy tej bandyckiej, tej, tym bandyckim przejściu granicznym. Krokowieprz. 12, ale jest na poziom łatwy, więc mogę spokojnie z nimi walczyć. Kurde, nowe te. Nowe potwory tu są, bo tu latają, kurde, ci zarażeńcy sobie luzem, jak w grobowcach. Krokowieprze. Co one robią? One, o, i krwawienie, i trucizna. I szarżują. Taki krokowieprz fajny. 100 życia ma. Ciekawe, jakie może mieć umiejętności. Nie mogę sprawdzić, nie mogę. Krokowieprz. Nie mam chyba nawet liny, żeby łapać. Dobra, jak sobie to zrobimy? Niedźwiadek. Łysy. Tu bardziej by się Ragnar przydał zamiast łysego. Skoro tam zostaje taka mała ekipa. O, we trójkę dadzą sobie radę? Dadzą, bo tutaj jeszcze pomogę im Torem i konikiem. Krwawy Baron będzie się tutaj przyglądał wszystkiemu. Nie wiem, w której stronie pomoże. No i resztę tutaj, nie? Sobie wrzucimy. Powinno być ok, ich jest 12. Kto zaczyna? Ten. No to zrobię, żebyś nie zaczął? Nie, no i tak zaczniesz, bo na pewno masz dużo HP. Pyk. No to są takie mocniejsze dziki, nie? No to pyk. O, critical wlazł. O, tutaj trójkę jeszcze. O, coś po nim pozostało. Rójkomarów? Rójkomarów. Zdrowie jednostek, które przejdą przez rój lub zakończą w jej zasięgu turę, zmniejsza się o 10%. O kurde. Nie fajnie. Który następny się chce ruszyć? Ten tutaj. Daleko jesteś, krwawy, nie? Ale cię ustawiłem beznadziejnie. No to wjedzie niedźwiadek. Zablokuję tutaj swoim cielskiem. Parża, wiadomo. No, to są takie lepsze dziki po prostu. Krokowieprze. Dobrze mówię? Krokowieprz? Krokowieprz, no. Ten tutaj się chce ruszyć. Dobra, no to wykorzystamy może siłę Kseny. Pyk. Jeszcze kołowrotek? Czemu nie? I odsuń się. Kurde, żebyś innym przejście dała. Chyba tak będzie dobrze. O, jeszcze krzyknij.
Ten się ruszy. Kolejno, no to dawaj tutaj. Rób robotę. Jeszcze sobie pójdę chyba do tego z tyłu i go palnę. Ma jeszcze tarczą. Aj, myślałem, no dobrze myślałem. Na niedźwiedzia możesz iść, on ma 800 HP. Dobra. Teraz ty dwójeczkę uderzysz. I się odsuń od tego roju komarów. Nie no, spoko idzie z tymi krokowieprzami, nie jest trudno. Tutaj ten się chce ruszyć, no to teraz możesz wjechać. Tak będzie bezpieczniej. Nie wiem po co to zrobiłem, bo chyba i tak bez tego bym sobie dał radę. No to pyk. Zostało ich 6, tak? Zostało 5. Pewnie ten jeden chciałbym spowodować, żeby się poddał, więc musiałbym zabić te tutaj. Czy dam radę? No cóż, zwiążę go walką tego. Ale tak na przejściu? Może od tej strony. Go zwiążę walką. No i teraz na spokojnie tutaj kozakiem muszę przejść przez ten rój. Zrobiłbym tak. O, ten w tego rzucił. I jeszcze mogę dobiec do tego i go zabić. Może się poddadzą teraz. Oczywiście, że tak. Ciekawe, czy inne skóry po tym dostaniemy. Nie, tylko mięso. I łuska. One mają łuski, te krokowieprze. Ładnik. O, proszę. A, ale skórę też mają. No dobra, ciekawie, ciekawie. Bojack na level. Level 6, no to siła. No to siła. No dobra, krokowieprze pokonane. Jeszcze chciałbym sprawdzić tych, czy to nie są zarażeńce? Chyba są zarażeńce. Ale sprawdzę. Oho. Co to? Musicie nam pomóc. Znajdźcie ich, odszukajcie przemytników. Oni mają mikstury, dajcie nam mikstury. Mogę dać im truchło i dostanę 100, albo lekarstwo na zarazę razy 3 i dostanę 200, albo zaatakować. No, dam im lekarstwo na zarazę. To zrobię, przemienią się w ludzi od razu? Sprawdzimy sobie to. O, jacy ładni. Och, błogosławione niech będzie oko, znowu czuję, że żyję. Has the swelling gone down? I think we'll be right as rain after a good night's sleep. Widać jakąś zmianę? Zeszła choć trochę opuchlizna? Myślę, że jak się wyśpimy, będziemy zdrowi jak ryby. No, zmiana jest naprawdę mocna, żebyś tak powiem ci, żebyś wiedziała. Jest mocna zmiana. Przed chwilą wyglądałaś jak zombie. No need to look for the smugglers now. We can give you what we plan to barter with them. Thank you, mercenaries. I'm not sure we would have found them in time. Nie ma sensu szukać przemytników. Możemy wam oddać to, co mieliśmy dla nich na wymianę. Dziękujemy, najemnicy. Nie mam pewności, czy byśmy ich w porę znaleźli. Dostajemy 200 i w sumie spoko, nie? I zarażeńcy. Myślałem, że to są te pełzacze, które po grobowcach biegają. No dobra. Słuchajcie. Może daleko nie dobiegłem, ale jednak stoczyliśmy dwa trudne boje z krokowieprzami i z komarami, między innymi. I tutaj gdzieś bym sobie skończył film.
jednak te walki teraz trochę trwają. Wcześniej walka potrafiła trwać 2-3 minuty w jakimś tam Tiltren 3 czy w prowincji Vertours, a tutaj no już 15 minut walka ciężka. O, drzewo wisielców. No to przy tym drzewie zobaczę, co tu jest w następnym filmie. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak jest, mnie to bardzo cieszy. Trzymajcie się, siema!